Jest po godzinie 6. Pora zacząć kolejny dzień zdjęciowy. Śpiący? Nie. Dobrze. Jesteśmy dzisiaj pierwsi. Wczoraj byliśmy ostatni, dzisiaj pierwsi. Teraz dziwnie tutaj tak się w ogóle przechodzi, kiedy jest tak pusto. Wcześniej tu wszędzie byli ludzie. Teraz pustka. Spoko, my znajdziemy 15 minut. Paśka jeszcze śpi po bok. 8.30. Już mniej więcej się rozkładamy. Kolejka do fryzjera. A jedna osoba sobie zrobiła trzemkę. Zmiany kabla. Rola życia, no tak. Tak zwany na ósemkę. To jest bardzo profesjonalnie, patrzcie. Cyk, no nie? No, normalnie by się zwijało tak, no nie? No. Na ósemkę, proszę państwa, zwija się inaczej. Na ósemkę zwija się tak. Patrz. Jeden normalnie? No. Drugi pod spodem, nie? Kumasz? Jeden normalnie? Drugi pod spodem. Jeden normalnie, drugi pod spodem. Magia. Normalnie pod spodem, normalnie pod spodem i zawiązujemy. Ale zaraz wam pokażę, co to wszystko nam daje. Zawiązujemy, nie? To jest światowo zwinięty kabel. Nikt by się nie powstydził, chociaż trochę lipa. Ale ta ósemka nam daje to, że jak ten kabel rozwijamy, to rzucimy, nie? Jest mega prosto rozwinięty. Proszę państwa, magia. Dziękuję bardzo za uwagę, iluzjonista Miłosz Zygucki. Zdjęcia odwołane, będziemy się bawić przy muzyce. I na przykład jej ta makijażystka i sprawdzała światło. I ona niby patrzy na to światło i makijaż niby. No ale to nie ma opcji, bo więc dlaczego? A ja wszystko mogę cię ubrać. Ej, co chodzi, trzymasz to. Bo ona mi chce teraz no to słuchaj, czekaj, no ubierze cię w to i zobaczymy, zrobimy tak, żeby było jak najlepiej. Ja jeżeli będzie niedobrze, to zrobimy coś innego, okej? A jak przed tymi spodniami było? Ty mówiłeś tak samo i co, rewelacyjnie wyglądałeś? Nie. I tak byłeś traktowany, byłeś w obrazie koszuli. Ej, dalej go zwiążemy. Ręce do nóg, tak ej, wiesz. Ej, pasek do spinki. Jasia spała, ale już jest godzina 12, więc postanowiła wstać. Tymczasem wchodzimy do tego pokoju i widzimy taki widok. Tutaj mamy jedną osobę, tutaj mamy drugą osobę. Ten pokój jest sypialnia. A tutaj mamy imprezę. Uczymy się. Ja nie umiem. Wiem. Jest nauka. I to widać. I powinieneś mówić tumcia. Powtarzać to sobie, nie? Tumcia, 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 tumcia. Teraz. Tumcia, 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 tumcia. Tak. Dobra, coś nie chcę, nie? Tak. Dobrze było, powtórzyłeś idealnie dwa razy. Udało się. A już mi się zamknąłem. Ale w sumie Jasia to miała dobrze. Przyjechała tutaj rano i poszła spać na 5 godzin. Patrz, on trzyma gitarę prawidłowo.
taka sytuacja teraz była. Mamy już nagrywać scenę i widzimy, że jeden z aktorów sobie śpi w fotelu w kącie pokoju. Przypał. Jest dobrze. Przypał. Nie wypada go budzić. Bardzo trudne i to się później podpala. Czaleś i to płonie. To jest fajszą. Aha, i takim ogniem się tak. Tak, dokładnie. To jest do treningu. I to jest. A tu się nie spali? Ja chcę jedno. Czekaj. Dam ci obie. Jedno. Masz bardzo dużo różnych konfiguracji, które możesz używać do tego. I chodzi o to, że. Za chwilę zaczynamy to dosyć. Ponurą scenę, tylko ktoś tam chrapie i to tak głośno chrapie. Przerwę. Byłem niesamowicie głodny. Wchodzę do kuchni i widzę kosz z owocami. Nie muszę wam powiedzieć, że chyba nigdy tak bardzo nie cieszyłem się z widoku banana. Przekazuję kamerę temu tutaj młodemu osobnikowi. Gdybym wiedział, to byśmy zrobili musical, więc od teraz wszystkie wasze sceny, wszystkie wasze kwestie, śpiewacie. Dawaj! Nie powinna była przychodzić do pana ani tak. Przytulać się z rana, nie powinna była tak płakać do pana, ponieważ jestem taka samotna i mała. Wszędzie kleję mikrofony taśmą. Statystowałem na przykład kiedyś w takim filmie amerykańskim, tak samo podklejali taśmą, gdzie się dało. Najprostszy sposób. Kinga, to ty teraz będziesz Miłosza zastępować? Panie reżyserze, co pan powie na temat swojej sztuki? No cóż mogę powiedzieć, jest to kwestia bardzo złożona i trudna. Nie można oczywiście udzielić tak po prostu takiej prostej odpowiedzi na tego typu zagadnienie, dlatego muszę zacząć od takich podstaw. Warto zwrócić uwagę na poruszaną problematykę, a tutaj jest ona dosyć szeroka, ponieważ mamy zarówno relacje rodzinne, mamy motyw zbrodni oraz odpowiedzialności za nią. Oraz wiele innych rzeczy, jakie tutaj się pojawiają. Więc tak jak mówię, jest to kwestia niesamowicie złożona i nie mogę odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny i prosty. Zaczęła grać, a on po prostu nie dołączył.
Witam za aktora. Pożegnanie nadszedł czas. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Gdzie Świetlana? Świetlany dzisiaj w ogóle nie było. Powiedz, że mam to sprzęt. Do zobaczenia. Dzięki. Nauczył się. Nauczył się młody. Dziękuję. Dzięki bardzo. Hej, do zobaczenia. Do zobaczenia kiedyś na innym planie. Miłosz, naprawdę wspaniale. No. Spodobało ci się? No. To co? Teraz prosisz, żeby ci mama kupiła? Możliwe. Maciej, jak się czujesz? Nie miałem co ze sobą zrobić, więc obieram jajka. Tak, a to wiesz, tłuczesz i zawsze ci się ten. Wydaje, że kogoś. Wczoraj przez 15 godzin, cały dzień zdjęciowy, nie miałem przerwy. Teraz jest godzina 6 i po raz pierwszy mam przerwę, bo dzisiaj również żadnej przerwy nie było. Teraz w ogóle czas już nas nie goni i to jest dla mnie na tyle dziwne, że po prostu nie mam pojęcia co robić. Po prostu mogę sobie siedzieć. I czekamy teraz na pizzę, bo nie możemy zacząć kolejnego ujęcia, bo zaraz będę mnie przerwano. Przyjechała nasza pizza! I pizze przyjechały 6 pizz w rozmiarze bodajże średnicy 50 cm. To co, Kasper? Ile z tego zjesz? Nie wiem. Wszystkie! Ktoś chce jaja? Świetlana. Podejdę z tołu. Tam koło się już włączył tryb francuskiego? Co ty gawarisz? Ty gawarisz po ruski. No po ruski. Svetlana. Włoska moja. Po ukraińsku. Zadowolony? Młody? Mhm. Tylko talerzyk, no na co ty to weźmiesz? Zaraz ci się wywali, uważaj. Uważaj. No. I gitara. Zjedliśmy. Lea w międzyczasie pojechała. No i czekamy, aż Janek, który ją odwoził, przyjedzie. I będziemy mogli kontynuować nagrywanie. Tak się złożyło, że mamy tutaj osobę, która nam nagrywa niezależny od nas materiał za kulis. I już trochę się go uzbierało. Ponad 5 godzin. Więcej niż na weselu. Więcej niż na weselu. Na poprzednim weselu było prawie 5 godzin. Teraz już mamy ponad. Zostały tylko 3. Więc nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym to miał z wami być dłużej. Musiałbym mieć chyba swój komputer i program do zgrywania. No. Oddaję kamerę temu tutaj młodzieńcowi. Mam nadzieję, że jeszcze do mnie wróci w jednym kawałku. Trzymaj. I rób miał co chcesz. Tak. Ale były gitarą. Co wy to robicie? Teraz wiadomo, że... Dobra, daj teraz ja ponagrywam. Profesjonalne ujęcie. Na wszystkich. Idziemy dalej. Tu jest Jan. Tu jestem ja. Proszę państwa, pozdrawiam z tego... nieordynarnego miejsca. Bardzo nietuzinkowego. Jest to dwór w Ole. Nie będziemy tu wchodzić. Jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo grubo i sążnie. Wkraczamy teraz do pomieszczenia o nazwie Pomieszczenie. Widzimy tutaj dobrawę i jest tu, pomogę ci krzesło naprawić. Potrzymaj tą kamerkę. Taka ciężka przytyła po prostu. Miłosz, tak, pokaż, zobaczymy. O, pokaż swoje mięśnie, Miłosz. Tak. A Tomaso? Ja robię. No, państwo. Nagrywasz to? No. Macho. Weszło jak złe. Jedyny Olesnie. Taki macho. Tak jest. Oleśnie, przepraszam. Czekaj. Jedyny taki macho. Dokładnie, jedyny w swoim lepszego rodzaju. Nie spotkacie. Lepszego macho nie spotkacie. Można siąść. Siadaj. Wytestujemy. Siadła.
tutaj nasza wspaniała... czyli co? Kostiumograf, tak. Brawo! Tak, kostiumograf. Tutaj jest Kacper. A tutaj jest jedyna w swoim rodzaju. Hara. Na całym, ale to na całym świecie, Dobrawa C. Dobrawa C. Siostra również słynnego tak zwanego MC. 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 Tutaj nasz... Nasz... Brak słów po prostu, szkoda go przedstawiać, po prostu wszyscy go znają. Brak słów, no fajnie. Brak słów. Jest i Marcel, widziany w krzywym zwierciadle. Jest i on. Brawo. Jeszcze na dobrawę. Słuchajcie, Macieju. A tutaj jest on. Widzimy dobrawę skupować. Powiem tyle. Tu jest on. Tak. No, Janek się przybiera, tutaj jest młody, tutaj jest nasz Tomasz, który mieszka koło kilometra stąd i który będzie dzisiaj spał z tą oto panią kostiumolog. Dobra, niech będzie. A tutaj mamy kobietę, która... Jest kosmiczna. To jest kobieta kosmiczna i nietuzinkowa. Okej, dobra. Tak, to jest ten gest. Nowy gest zwycięstwa. No. O, to jest prawdziwy mistrz efektów. Ale... Ja nagrywam horror. Nagrywamy ją w ostatnim jakby tym, no, momencie. Ostatnim, jako jedną z ostatnich, tak? Dlatego, ponieważ jest to osoba wyjątkowa, a tak zwane smaczki zostawia się na koniec. Jest to... Tak zwany długo. Kinga! Tak, brawo, tak. Tym tyłem. Proszę, jeszcze raz ten gest Zuzia. Kinga! Kinga. Krzywym zwierciadle. Krzywym zwierciadle. Ja się czuję, jako gwiazda. Daj mi kamerę! Z Jankiem, z operatorem kamery i z drugim operatorem kamery operatora całego planu. To jest tajne zadanie. To jest narzędzie zbrodni. 1-0 dla mnie. Wiedziałam. Dobra, jak to kończymy? Jakimś końcem świata, nie? Hej. Hej. Hej, Zuzia. Sprzątamy po grandzie. Hej, Dobrawa. Siemanko, jak się czujesz, Justa? Trochę śpiąca, a ty? Powiedz, ja też. Co tam, Dobrawa? Wiecie, że leci życie. No leci, a co tam u ciebie, Zuzia? Ja wczoraj dostałam autograf. Pokaż. A tu wszyscy się podpisali. Aha, nie, to jest na twoim. Mogę dostać autograf? Co? Wiecie, ja nie podpisałam się jeszcze. Chcę się podpisać. To jest od Lei. Nie jesteś Leo. Lei. Ładnie. Sobie. Chcę podpisać ci się? Czemu ja się bawię? Nie wiem, co on tam nagrał, mam nadzieję, że było dobre. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dużo wina się piło i mało się spał. Tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochani przy świetle księżyca nocami.
toczyli się drugimi tymi ścieżkami. Tak mijały tylko spotkanie na czas. On powiedział jedno zdanie, bo jeśli cię ty kochaję. Ostatniego. To pominiemy, bo ja są z nami dzieci, więc ten fragment musimy pominąć. Co panem refren? Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. A, mam pomysł. A później nadszedł pamiętny 2002 rok, gdzie polska reprezentacja w piłce nożnej zaprezentowała się na mundialu w Korei i Japonii. Przegrali pierwszy mecz z Koreańczykami 2-1 albo 3-1. Już nie pamiętam dokładnie. A Edyta Górniak wyszła i zaśpiewała hymn Polski. Tak, żeby dzisiaj wszyscy z tego leją. Nawet osoby, których nie słyszałem. Nawet osoby, których nie było jeszcze na świecie, się z tego śmieją. Mam pomysł. Może wyprzedzimy tego Seata i jakoś przyjdziemy do domu, bo myślę, że chcę spać. Zdążycie może przed 23.15. Kinga zdąży. A Kacper? A jest? 23.13. 16 godzin planu za nami. Proszę panią bardzo. Kinga, pizza. Weź sobie pizzę. Nie chcę. Nie chcesz pizzy? To ci nic się kawą, Kinga. To weź tam komuś z rodziny, jak chcesz. Weźmiesz sobie, dasz Aleksowi. Nie chcesz, Kinga? Pa. Dobranoc. Na razie. Dobra, czyli 3 kawałki dla mnie. Jestem w domu, a jeszcze nie ma północy. Jest dobrze.